Nie każdy komiks mogę Wam pokazać fizycznie, ale o każdym mogę porozmawiać. Cześć wszystkim! Ostatnio miałem okazję przeczytać miniserię Sword of Azrael. Jest to nowa seria, więc nie mylcie z tym, co w latach 90. wychodziło w ramach TM Semika. Sword of Azrael jest serią z zeszłego roku w scenariuszu Dana Watersa. Jest to sześcioczęściowa historia, która pokazuje nam współczesne przygody Johna Paula. Johna Paula, który postanowił odciąć się od tego wszystkiego, co wcześniej go charakteryzowało. Przede wszystkim od tej zaprogramowanej przeszłości, która wytyczała jego przeznaczenie jako ta machina mordercza zakonu świętego Dumasa. Nasz Azrael postanowił już tak naprawdę wyciszyć to wszystko, dlatego udaje się na jakąś tam lepszą wyspę europejską, gdzie znajduje się zakon świętego Dumasa. On tam oddaje się temu religijnemu życiu, tak naprawdę mistycznemu, ponieważ dzięki temu może wyciszyć sobie ten wewnętrzny głos i skupić się na swoim tak naprawdę ja. I jak wiecie, w superhero nigdy to się nie sprawdza. Ilekroć nasi bohaterowie postanawiają, że odcinają się, postanawiają żyć własnym życiem i tak dalej, zawsze ktoś pojawi się, kto zapuka do ich drzwi i powie: nie, ty tak nie możesz, wracaj na stare śmiecie. I nie inaczej w tym przypadku, ponieważ w pierwszym zeszycie pojawia się kobieta Brill. Kobieta, która zostaje zaatakowana przez jakiś tam ludzi i już w tym momencie mamy czerwoną lampkę w głowie, co z nią jest na pewno nie tak. I bardzo szybko się przekonujemy co, ponieważ już w pierwszej rozmowie z naszym bohaterem mówi mi, że jakiś wewnętrzny głos, ona mówi, że to Bóg, kazał jej odnaleźć Johna Paula, ponieważ ona musi być tym nowym aniołem zemsty i on ma ją wytrenować. John Paul jest zaskoczony, no bo jak to? Przecież on chciał się odciąć, jaki głos? Przecież on dobrze wie, że to jest zaprogramowane. Ale nasza nowa bohaterka tego nie wie. Już w pierwszym zeszycie jest bardzo szybkie tempo akcji, ponieważ w jej ręce wpada miecz Azraela i ona ciachuje wszystkich mnichów w tamtym klasztorze, oceniając ich jako grzeszników. John Paul jest przerażony, jak to w ogóle, przecież tak nie można. Próbuje dziewczynę uspokoić, ale żeby było tego mało, pojawia się, uwaga, córka Bane'a. Ona także ma swój plan, ona jest częścią tego planu, w który jest wdrożony Brill. I ona tak chce pokierować tą kobietą i jeszcze pewną współpracownicą, aby ten nowy anioł zemsty się pojawił. I Brill zostaje odciągnięta od naszego Azraela, kiedy on oddaje się modłom. I w tym momencie widzimy, że nasz Azrael także komunikuje się z tym świętym Dumasem, który w nim drzemie. I to jest tak naprawdę początek serii, który jest bardzo szybkim tempem, ale bardzo rozwojowym tempem, nie dając nam odczuć przytłoczenia odmiarem takiej akcji. Cała akcja, jak możecie dalej się domyśleć, koncentruje się na tym, że nasza nowa bohaterka chce zostać tym, kim chce zostać, a nasz dotychczasowy Azrael chce jej przeszkodzić, ponieważ on domyśla się, że to, co do tej pory robił, nie jest dobre, że jak najbardziej jest to złe i nie chce, aby ktoś podążał tą ścieżką, stwarzając zagrożenie. To da nam spory konflikt, który będzie owocował wiele fajnej akcji, ponieważ mamy tutaj rysunki Nicole Chismanes, sorry, wiem, źle wymówiłem, nie umiem zagraniczne nazwiska, z kolorystyką Maris Lewis. Panie bardzo fajnie są, współpracują, dając nam kreskę bardziej w takim, powiedzmy, typowo kreskówkowym tonie, bardzo często przerysowanym, ale to przerysowanie bardzo fajnie działa w kontekście akcji, którą mamy. Ilekroć mamy jakieś takie momenty, odczuwamy ich zajebistość. Dodatkowo kolorystyka bardzo żywa, z dużą domieszką czarnego akcentu, powoduje, że mamy odczucie powagi sytuacji, a te kolory mają większą intensywność. Dodatkowo mamy dużo takich brutalnych, troszkę poważniejszych, przerażających momentów, ale w takiej oprawie stylistycznej, takiej przerysowanej, kreskówkowej, totalnie nie obrzydza, ale odczujemy to przesłanie, jakie powinno nam tutaj dać. Seria fabularnie kładzie bardzo fajny nacisk na rozwój psychologiczny naszego bohatera, ponieważ to samo, co mieliśmy tak naprawdę w Polach. Wewnętrzne głosy Azraela próbują wybrzmieć, próbują mu narzucić, kim on powinien być, ale nie. Tym razem nasz Jean Paul, który na początku serii jest takim złamaną osobowością, słabą, bardzo szybko staje się tą silną jednostką, która chce z tym walczyć. Walczyć o to własne ja i to ja zostaje wypracowane na łamach tej serii, bardzo króciutkiej, ale nie powiem w jaki sposób. Jest to na pewno jednostka, która troszkę stanie na nogi, pokazując, że jeszcze wiele nam, czytelnikom, zaoferowania ma. Przeciwnie tak naprawdę, jeżeli chodzi do Brill.
ponieważ choć ona tutaj szybko wchodzi w tą rolę tego anioła, to my bardziej tej kobiety nie poznajemy. Ona od samego początku daje nam te tradycyjne teksty, którym raczył nas kiedyś Azrael, nie pokazując, jaka ta kobieta prywatnie jest. Ona od samego początku mówi te typowe religijne teksty, ale mi w tym wszystkim zabrakło właśnie jej pokazania, jaka ta kobieta jest prywatnie. Czy ona mierzy się z tym samym konfliktem jak Jean Paul? Jeżeli tak, to jak na nią to działa? Przede wszystkim właśnie, co ona straciła, aby być w tym konkretnym miejscu. Troszkę za bardzo ten zaprogramowanie przemawiało przez nią, aby była to postać, która na dłużej zostanie zapamiętana. W trakcie czytania miałem wrażenie, że po prostu widzę Azraela w żeńskiej wersji z innym ubarwieniem czy w innym strojem i tyle. Nic więcej ta postać do zaoferowania nie miała i bardzo szkoda, ponieważ liczyłem na to, tym bardziej, że komiksowe zapowiedzi nam dawały jasną sugestię, że Azrael będzie miał godnego następcę, którego będzie w jakiś sposób prowadził. Totalnie tak nie było. Ale na szczęście jest to zawód spotęgowany tylko i wyłącznie na tej jednostce. Nie mieliśmy tutaj za dużo nowych postaci, ale te, które zostały wprowadzone, bardzo fajnie wybrzmiały, szczególnie w drugiej połowie historii. Tam mamy inną postać, która początkowo działa w taki troszkę zły sposób, ale była to bardzo unikalna postać, która kojarzyła mi się z Van Helsingiem, jeżeli chodzi o przedstawienie wizualne. Troszkę mogłem też ponarzekać o wykorzystanie córki Bane'a, ponieważ ta postać jakoś wcześniej totalnie nie wzbudzała mojej sympatii, tym komiksem tym bardziej tego nie osiągnęła. Bardzo się odczuwało, że ona była taką typową rolą mięśniaka. Miała się pojawić, miała zrobić troszkę bałaganu i tyle. Postać, bez której tak naprawdę historia totalnie by sobie poradziła, więc ona była tutaj zbędna. Komiks z bardzo fajną końcówką, optymistycznie nastawiając, pod kątem kontynuacji, która no nie jest zapowiedziana i ciężko powiedzieć, czy kiedyś dostaniemy. Niemniej, tak zakończona końcówka zarówno da nam zamkniętą historię, jak i potencjał, aby kiedyś ten wątek z finału gdzieś tam kiedyś eksploatować i na to liczę, ponieważ bardzo dobrze się przy tej serii bawiłem i myślę, że dobrze przy tym tytule będą się bawili fani Azraela, tego, którego musimy ostatnio poznać w Nightfallach. No, ostatnio to jest słowo naciągane, ale wiecie, że chodzi mi po prostu o tą edycję, którą Egmont wydaje u nas. I właśnie myślę, że głównie jest to seria skierowana do fanów Azraela, ponieważ mamy tutaj mocną eksploatację jego charakteru w kontekście tego, co my kiedyś mogliśmy dostawać. Tutaj mamy i fajną fabułę, i fajne rysunki, co myślę, że dobrze widzieliście na podglądowych kadrach do tego materiału, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli okazję, aby ten komiks dostać w swoje łapeczki, śmiało czytajcie go, na pewno będziecie się dobrze przy tym bawili. Tak jak ja. Jeżeli materiał się podobał, tak jak inne na kanale, pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę, komentarz, mi będzie miło i fajna forma wsparcia. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, cześć!